wymieniam do pomiaru poszczególnych ruszaj. To jeszcze są Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS-u. No i makroregion, który miał się za tydzień odbyć w Godzieszach. Organizator nie dostał pozwolenia, więc myśmy to przyjęli na swoje barki. Okazuje się, że to jest ciężar ogromny. Znaczy, ja generalnie nie prowadzę żadnych kalkulacji i nie mam konkretnych oczekiwań, bo wiem, że te dzieci dadzą z siebie wszystko, to co mogą zrobić, to zrobią. I jakie będą wyniki, takie będą przyjęte przeze mnie? Na pewno będą mieli wiele okazji, żeby się wykazać jeszcze, pokazać swoje możliwości. Wierzę, że tu im się wszystko udaje zgodnie z ich marzeniami. Po pewnym poluzowaniu tych ograniczeń związanych z organizacją imprez sportowych z wieloma przedsięwzięciami przystąpiliśmy do realizacji, między innymi również w zakresie wyścigów kolarskich. Stąd też uczestników dzisiejszej imprezy nie powinno dziwić, że w trakcie jednych zawodów, co prawda dwu czy trzydniowych, praktycznie rzecz biorąc realizujemy trzy imprezy, ale to wynika właśnie z tego, że przez kilka miesięcy nie tylko w kolarstwie, ale również i w lekkiej atletyce, w zapasach, które są mocnymi dyscyplinami w Krajowym Zrzeszeniu LZS. Takowych imprez robić, organizować nie mogliśmy. Dzisiaj przy zachowaniu reżimu sanitarnego nauczyliśmy się trochę z epidemią i koronawirusem żyć, dlatego stosując wszystkie przepisy bezpieczeństwa nie dajemy się i próbujemy sportowców przywrócić na arenę tak, aby mogli swoją sprawność, tężyznę pokazać i wykazać tu, na tychże zawodach. No my w Wielkopolsce w tej pandemii zrobiliśmy bardzo dużo wyścigów, bo zrobiliśmy Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich, zrobiliśmy Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorek Młodszych na torze, robiliśmy Puchar Polski również na torze i na szosie. Także wiele imprez i znowu gościmy całą Polskę w Wielkopolsce tu w Kośminku na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych, na finale Pucharu Polski, jak i na Mistrzostwach Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. No jest to wspaniała impreza. Pogoda nam dopisała pomimo złych zapowiedzi, jednak mamy dzisiaj bardzo dobrą pogodę. Cała Polska zjechała, jest bardzo dużo zawodników i cieszy to bardzo, że szczególnie o tych młodych zawodników, których mamy, młodzików, żaków, którzy się tu pokazali również na tym Pucharze Polski. Także wspaniała. A Wielkopolska wygląda wspaniale. No, gdzie wszystkiego nie możemy zabierać. Musimy się dzielić również i z gośćmi. Także myślę, że w juniorach młodszych medale poszły dwa pierwsze do Mazowsza, ale czy w młodzikach, przepraszam, a już trzecie miejsce zostało w Wielkopolsce. Nie wiem, jak tam w juniorach młodszych poszło, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, bo nie znam wyników jeszcze dokładnie, ale myślę, że nie, na pewno nie najgorzej. Także cieszymy się bardzo, że możemy gościć tylu kolarzy z całej Polski tu w Wielkopolsce i że możemy realizować zadania Polskiego Związku Kolarskiego.